Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na analizę partii z turnieju kandydatów. Turniej kandydatów rozpoczął się kilka dni temu. Występują w nim m.in. Hikaru Nakamura czy Jan Niepomniachtchi, obrońca tego turnieju, można powiedzieć. Walka toczy się o miejsce w meczu o Mistrzostwo Świata z Dean Clearanem. Bardzo ciekawe partie przed nami. Przedstawię Wam partię Pragnanandy, Ramesh Babu Pragnanandy, z którym miałem przyjemność jechać w windzie na turnieju w Pradze całkiem niedawno, było to na przełomie lutego i marca, bardzo silny, fajny turniej. No ale dobra, wróćmy tutaj do rzeczy. Pragnananda zaskoczył chyba świat szachowy swoim otwarciem, swoim debiutem, który no niektórzy mówią, że to jest nowy debiut wymyślony przez niego, aczkolwiek do końca chyba tak nie jest, ale otwarcie bardzo rzadkie, bardzo ostre i to pokazuje, jak fajne mogą być szachy nawet na najwyższym poziomie, czyli rankingi 2700 plus. Bardzo miło się oglądało takie pojedynki, więc zapraszam do analizy. Vidit Santosh Gujarati, człowiek, który też podniósł swój poziom szachowy bardzo mocno w ostatnim czasie. Rozegrał też świetną partię z Nakamurą, ale tutaj przejdźmy już do rzeczy. E4, E5, skoczek na F3, skoczek na C6, goniec B5, partia hiszpańska, A6 posunięcie, goniec wraca na A4. No i tutaj Pragnananda zaskakuje, gra posunięcie F5. Oczywiście jest to debiut ostry. Tutaj białe myślę, że są też przygotowane, bo odpowiedź białych jest bardzo dobra, mianowicie posunięcie D4. No i już widać po 5 posunięciach, że ta pozycja jest mega ostra. Odsłonięty teoretycznie król, można się tego bardzo, bardzo obawiać, ale tutaj trzeba grać po prostu bardzo konkretnie. Trzeba być przede wszystkim przygotowanym, no szczególnie na takim poziomie. Moi drodzy, oczywiście w tym układzie, jeżeli nastąpiłoby inaczej, na przykład białe by zbiły tutaj pionka, trzeba się zastanowić, co dalej. Oczywiście to odbicie najlepsze dla białych nie jest, już pokażę dlaczego. Mianowicie od razu pionek centralny może zaatakować tego skoczka, no i nie ma dobrych odejść dla tego skoczka w tym układzie. Jedyną taką sensowną rzeczą to zagranie hetmanem na E2, żeby związać tutaj króla i hetman E7. I ten skoczek musiałby stąd gdzieś uciekać. Najsensowniejszą opcją dla białych byłoby zbicie skoczka. I jeżeli ten skoczek zostanie zlikwidowany, to skoczek z F3 może przejść do centrum. Jeżeli nastąpiłoby odwrócenie tutaj skoczka, znaczy jeżeli skoczek by wrócił do pozycji początkowej, to następuje szybkie B5, a po wtrąceniu na H5, oczywiście G6 nie działa, bo jest bicie i tutaj są niebezpieczeństwa taktyczne, więc król by odszedł spokojnie na D8. Okazuje się, że po gońcu na B3 skoczek F6. No i zobaczcie, że ta pozycja czarnymi jest genialna, mimo braku roszady, dlatego że rozwój czarnych jest fantastyczny i goniec może spokojnie zagrać na B5, na B7, jakieś tam może D5, może D6. W każdym razie rozwój czarnych jest szybszy i lepszy, więc no białe wiedzą, co robią, posunięcie D4 kontrujące centrum. W tym układzie czarne zbiły pionka tutaj na D4 i przeciwnik zagrał E5. Jeżeli nastąpiłoby teraz bicie, to po prostu hetman E7 i czarne są w domu. Okazuje się, że nie ma za bardzo jak bronić króla. Deroszada króla jest dosyć nieprzyjemna, więc po zasunięciu się hetmana wymiana jak najbardziej i czarne tutaj po B5 powinny być bardzo, bardzo zadowolone w tej pozycji. W każdym razie nastąpiło E5, to przede wszystkim pomaga w zagraniu gońcem na G5, żeby nie było zasłony chociażby skoczka. Pragnananda B5, przeciwnik goniec na B3, skoczek od razu wjechał na A5. W ogóle bardzo dziwnie to wygląda. Jakbyśmy wzięli pod uwagę, że tę partię grałoby dwóch zawodników, powiedzmy w przedziale od do trzeciej kategorii, to byśmy powiedzieli, o co tu chodzi, jak oni słabo grają. Zwykle to tak bywa, słuchajcie, ale zobaczcie, że czarne grają drugi raz figurą w debiucie. Z reguły jest to bardzo złe, ale tak jak mówię, to są konkrety. Tutaj Prag był przygotowany na pewno. No i w każdym razie ten skoczek chce tego gońca wziąć. Jeżeli goniec by wziął skoczka na G8, co może się zdarzyć, no to oczywiście wieża zbija i tu się nic złego nie dzieje. Mimo że nie ma roszady, to czarne mają parę gońców i to chyba by był główny atut w tym układzie. W tym momencie skoczek zbił na D4 i goniec zagrał na B7. I zobaczcie, że znowu goniec może zbić na G8.
G8. Różnica jest taka, że jak zbije to wieża, wjedzie hetman. Tyle, że jest G6 i po biciu tutaj jest wieża G7. Zobaczcie, że znowu konkretne ruchy. Czarne by się na takie rzeczy decydowały. Oczywiście podejść. Tutaj gramy hetmanem na E7 i bardzo mocno atakujemy pionka. Jest opcja z długą roszadą. Czarne powinny być bardzo zadowolone z uwagi właśnie znowu na szybki rozwój. No jest to niezwykle trudna sztuka grać tak zwariowane pozycje w debiucie. No ale to mówię, konkrety. W tym układzie skoczek wziął na F5. Skoczek wziął tego gońca niebezpiecznego. No goniec został w końcu zlikwidowany. Na co jest AB3 i posunięcie D6. Jakbyśmy nie wiedzieli, co grać w tej pozycji, no to D6 ciężko ruch wymyślać. Słuchajcie, o co w tym chodzi? Jeżeli pionek by, tutaj zagrał hetman, jeżeli pionek by zbił na D6, to następuje arcyciekawy ruch. Hetman D7. Okazuje się, że w tej sytuacji jest atakowany skoczek, bić pionka nie wolno. Po podejściu skoczka oczywiście go nieco odbija i tutaj czarne są świetne, ale po szachu, wierzcie lub nie, król odszedłby na F7. Wygląda mega dziwnie. Mega dziwnie, mega słabo. Każde zaatakowanie króla wiąże się z prostą obroną. G6, po hetman F3 zresztą nie można, no stoi goniec. Ale jakby mógł, to też skoczek F6 jest. No i nie ma szacha na C4. A wieża grozi zagraniem na E8 i tu są niebezpieczeństwa. Skoczek też wisi. Słuchajcie, czarne miałyby tutaj naprawdę bardzo dobre układy. Jednakże po ruchu D6 hetman zagrał od razu na E2 i co grają czarne? Dokładnie to samo, hetman D7 z prowokacją właśnie do wybicia i król F7, to co przed chwilą pokazywaliśmy, ale nastąpił ruch E6. Na ten ruch oczywiście jest odejście hetmanem na C6. Można by powiedzieć, że mówię, zwariowana poza, aczkolwiek tutaj czarne już mają wszystko pod kontrolą. Bardzo duży atut jest w postaci gońca B7 według mojej oceny, z uwagi na to, że nie ma przeciwnika na szachownicy i chyba o to chodzi głównie w tej pozycji. Goniec na G5 ze strony białych, tutaj G6, odstraszenie skoczka, skoczek zagrał na E3, H6 z atakiem, goniec wraca na F4 i skoczek E7. Blokada tego pionka, no i można powiedzieć, że ten pionek nie jest atutem białych. Przede wszystkim ten pionek jest tutaj słabością, jest przyblokowany i za bardzo nie widać, jak białe miałyby grać, żeby tę pozycję jakoś przełamać. Próbują tutaj, Widit gra C4, żeby zagrać na skrzydle, żeby próbować to rozbić, na co Prak po prostu zagrywa B4, blokuje. Bardzo ładne podejście. Hetman G4 z atakiem oczywiście na pionka, no i z obroną, ale ten ruch oczywiście nie jest jakiś tam dla czarnych groźny. Hetman C5, no tutaj wiadomo, goniec sobie świetnie strzela. Hetman stoi też w bardzo optymalnej pozycji na piątce. Następuje roszada, goniec G7 ze strony Praga. Zobaczcie, że czarne już są takie stabilne, można powiedzieć. Skoczek na D2 i długa roszada ze strony czarnych. Co ciekawe, krótka roszada też wchodzi w grę. Jak najbardziej można by było tak zagrać, ale komu się tak chce grać, jak te pionki są trochę wysunięte? Znaczy, tak jak mówię, no tutaj głównie chodzi o konkrety. Ja myślę, że roszada długa jest takim ludzkim podejściem, bardzo ludzkim. Król jest po prostu bezpieczniejszy. H4. H4 ze strony białych. No i tak jak mówię, w takich ostrych pozycjach nie do końca wiadomo, jak dobrze zagrywać. Dosyć ciekawą opcją byłoby skoczek D5. Chodzi o to, że tutaj skoczkiem no za bardzo odbić nie można. To znaczy, jeżeli będzie odbicie, no to następuje szach. Wieża tutaj wjeżdża i skoczek E4. Dużo liczenia jest ze strony jednej i drugiej tak naprawdę. No i tutaj dobrym odejściem jest skoczek F6, żeby od razu zaatakować hetmana i tego skoczka wymienić tak, by mogło nastąpić. No pozycja bardzo by była zwariowana po tym ruchu. No i tak naprawdę nie za bardzo widać, jak się bronić, bo wieża E8 za bardzo nie działa, bo hetman zbija. Trzeba zbić tutaj, wieża zbija, no i gramy sobie w szachy dalej na przykład po takim ruchu. Pozycja białych jest ciutkę niby lepsza, ale to jest tylko sucha ocena silnika. Słuchajcie, ludzie grają inaczej. H4 to jest też takie zagranie, żeby nie było zawsze jakiegoś tam ruchu G5. W tym momencie wieża E8,
Wieża A1, wieża AD1, przepraszam. Goniec wziął po prostu piona. Widzimy, że jedna i druga strona nie zważa za bardzo na pionki, znaczy czarne wzięły pionka tak na sucho, można powiedzieć. Białe tutaj tego w ogóle nie biorą pod uwagę. Skoczek D5, bicie, goniec zbił. I tak naprawdę nie wiem, co tu białe chciały osiągnąć. Jest oczywiście ruch E7 z szachem, król ucieka. I zobaczcie, że goniec na E3, no jest atak na tego hetmana. Hetman znajduje mimo wszystko dobrą placówkę na B5. Nie są to schematyczne szachy. Tutaj naprawdę trzeba się wykazać sporym takim logicznym myśleniem, można powiedzieć. Zresztą w szachach zawsze trzeba logicznie myśleć, ale niestandardowa pozycja. Jest skoczek na C4, goniec na C3, no tak po prostu. Tutaj brak, według mojej oceny, ustawił lepiej figurę, która broni, nie pozwala zawsze zagrać wieżą na E1. Jest goniec na D4. Wieża HG8, tutaj bicie, hetman D4 i goniec wrócił na B7. No i tak, tutaj czarne, co można powiedzieć o tej pozycji? Czarne chcą na pewno odbić pionka, duży atut w postaci tego gońca, czyli strzelamy w króla, można próbować jakoś to otworzyć. No i hetman właśnie zbił pionka, wieża odbiła na E7, jest ok, tu skoczek na A5 i wieża na E5. Prak już widzi, że ma przewagę pionka, jego figury są lepiej ustawione, król jest bezpieczny, więc gra sobie tutaj już wieżyczką spokojnie i nawet pozwala na wymianę tego gońca. Poza tym wieża E5 jest dosyć ciekawa, bo zawsze można zagrać wieża C5 i obronić się od ataku na linii C, jeżeli białym zachciałoby się atakować właśnie wieżą na C1. Jest ruch B4, w tym momencie nastąpi od razu G5, H5 widit, przepchał piona G4. Zobaczcie, co ten pionek robi. I dzięki na przykład takim partiom, takim ideom, jesteśmy w stanie się nauczyć pewnych schematów, też, znaczy pewnych idei bardziej, związanych właśnie z tutaj, z prostym dopychaniem tego pionka do góry, chcąc rozwalić pozycję króla, osłabić ją przede wszystkim. Taką jedną szpileczką można wiele zdziałać. G3, tutaj powierza E1 i skoczek wziął tego gońca, na co jest bicie na G2 z szachem. Tutaj król zbił na F2, hetman odbił, no i ta pozycja się po prostu już za chwilę kończy. Hetman F3 oczywiście z obroną, jest wieża G5, tutaj jest niebezpiecznie z atakiem. Hetman zbił, król zbił, G4, no i zwróćcie uwagę, że już po tych prostych posunięciach wieża zbiła, król C8 i tutaj po szachu na F5 białe się poddały, dlatego że w następnym ruchu jest wymiana wież. Dwa pionki więcej spokojnie wystarczają, żeby tę pozycję wygrać. Bardzo ładna partia, Pragnanandy. No, trzeba przyznać, że bardzo odważnie zagrał, bardzo chyba zaskoczył Widita, mimo że panowie znają się pewnie jak łyse konie. Moi drodzy, dziękuję za uwagę, będziemy bacznie śledzić turniej kandydatów, bardzo ciekawe zawody, ciekawe partie, zobaczymy, co się wydarzy dalej. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.